Nie wyrzucaj skórek po cytrusach. To, co z tego przyrządzę, cię zaskoczy. Owoce cytrusowe są bogate w witaminy, minerały i antyoksydanty, które wspierają zdrowie na różne sposoby. Wystarczy, że po zjedzeniu owoców zachowasz, zamiast wyrzucać skórki. Pokrój skórki na małe kawałki, włóż je do małych misek. Takie miski włóż na grzejniki w swoim mieszkaniu. Gdy grzejnik będzie się nagrzewał, to ciepło, które będzie się wydostawało, sprawi, że z miski ze skórkami uwolni się aromatyczny, cytrusowy zapach, który wypełnia pomieszczenie świeżością. Możesz również położyć je na swoim grzejniku bez miski. Wystarczy, że rozłożysz je skórką do dołu. Jednak ten trik ma również inne zastosowanie. Jest również sprawdzonym sposobem na suche powietrze w pokoju, woda, jak i soki parujące z owoców, przyczyni się do nawilżenia powietrza. Ten prosty sposób pozwala wykorzystać resztki kuchenne, jednocześnie tworząc w domu przytulną i przyjemną atmosferę. Połóż ściereczkę na grzejniku i włącz suszarkę. Wszyscy śmiali się ze mnie, gdy tak robiłam. Teraz sami tak robią. Przez cały rok wewnątrz grzejnika osiada się ogromna ilość kurzu. Nie trzeba go rozkręcać, żeby go wyczyścić. Czyszczenie grzejników na zimę może być szybkim i łatwym zadaniem. Wystarczy, że weźmiesz małą miskę. Wlej do niej ciepłą wodę. Następnie weź zwykłą ściereczkę z mikrofibry. Zamocz ją w misce z wodą i dokładnie wyciśnij z nadmiaru wody. Następnie połóż ją na kaloryferze. Teraz potrzebujesz standardowej suszarki do włosów. Włącz w suszarce najcieplejszy i najmocniejszy tryb, jaki jest możliwy. Włóż ją pod kaloryfer i skieruj strumień powietrza ku górze. Trzymaj kilkanaście sekund. Brud i kurz wyleci na górze i zatrzyma się na ściereczce. Zobacz, ile go było w moim kaloryferze. Zastosuj ten trik na każdym grzejniku, jaki masz w domu, a pozbędziesz się roztoczy. Twoje grzejniki będą działać wydajniej, a powietrze w domu stanie się czystsze. Przed sezonem grzewczym wylej na kaloryfer tę prostą miksturę, a będzie czysty i pachnący jak nowy. Wiele osób zapomina o odpowiednim przygotowaniu grzejników na zimę, a przez cały rok w jego wnętrzu gromadzi się mnóstwo kurzu. Nie musisz jednak rozkręcać kaloryfera, aby go wyczyścić. Wystarczy przelać przez niego myjącą miksturę. Do miarki lub dzbanka wsyp dwie łyżki proszku do prania, który doskonale usuwa zabrudzenia. Następnie wlej 500 ml ciepłej wody i dokładnie wymieszaj, aż proszek się rozpuści. Pod kaloryfer podstaw miskę, a potem powoli wlewaj miksturę, tak aby spływała przez jego wewnętrzne części. Brud, który się tam nagromadził, natychmiast zacznie spływać do miski. To najlepszy sposób na dokładne usunięcie kurzu, a ciepłe powietrze z grzejnika nie będzie roznosić roztoczy, co szczególnie docenią alergicy. Dzięki temu twój kaloryfer będzie nie tylko czysty, ale również wydajniejszy w ogrzewaniu. Włóż banknot w okno, aby sprawdzić, jaki masz tryb. To może uchronić cię przed wysokimi rachunkami. Twoje okno ma tryb letni i zimowy, a zmiana ustawienia śruby odpowiada za docisk skrzydła do ramy. W trybie zimowym banknot zostaje zaciśnięty, a w letnim łatwo go wyjmiesz. Zwiększ docisk na zimę, żeby utrzymać ciepło i obniżyć koszty ogrzewania. Zanim zadzwonisz po serwis, sięgnij po suszarkę. We wnętrzu lodówki panuje stała, niska temperatura, która umożliwia bezpieczne przechowywanie żywności. Nawet niewielka zmiana poziomu chłodu niekorzystnie wpływa na żywność. Prawdziwy problem zaczyna się wtedy, kiedy uszczelka przestaje być szczelna. Żeby go rozwiązać, zacznij od wykonania testu. Weź banknot, włóż go między drzwi i zamknij lodówkę. Teraz spróbuj go wyjąć. Jeśli jesteś w stanie łatwo wyciągnąć banknot, oznacza to, że uszczelka na drzwiach poluzowała się prawdopodobnie na podstawie otwierania i zamykania drzwi. Ustaw suszarkę do włosów na średnią moc i zacznij dmuchać powietrzem na uszczelkę. Po kilku minutach, gdy uszczelka się rozgrzeje, weź ściereczkę i wytrzyj ją dookoła. Pomoże to również w ponownym napompowaniu uszczelki. Teraz spróbuj ponownie włożyć banknot do środka i zamknij drzwiczki. Jak widać, nie jest już tak łatwo go wyciągnąć. Oznacza to, że przyczepność między uszczelką a drzwiami drastycznie się poprawiła, a twoja lodówka jest jak nowa. Umieść kulkę folii aluminiowej w lodówce, efekty cię zaskoczą. Ten trik jest szczególnie przydatny, dzięki niemu pozbędziesz się paru nieprzyjemności. Na samym początku zabierz folię i oderwij dwa takie same kawałki. Do tego potrzebujesz dwa niesamowite produkty, które na pewno masz w domu: jest to sól oraz kawa. Nałóż po łyżce każdego z produktów na folię. Delikatnie je przemieszaj, aby się połączyły. Teraz zwiń folię aluminiową z zawartością w kulkę. Z drugim kawałkiem zrób dokładnie to samo. Jeśli masz już dobrze ugniecione kulki, zabierz jedną wykałaczkę. Musisz zrobić nią dziurki. Jest to kluczowy podpunkt. Jeśli już zrobiłeś wszystko, zanieś aluminiowe kule do lodówki. Nareszcie mogę Ci powiedzieć, po co one są. Bardzo często z lodówki wydobywają się różne zapachy od jedzenia przechowywanego w środku. Czasami zdarza się, że nie są to przyjemne zapachy i dość długo się utrzymują. Właśnie z tym pomogą nam te kule. Sól w połączeniu z kawą neutralizują te zapachy. Dodatkowo służą również jako środek odstraszający owady, które dostają się do lodówki po jej otwarciu. Przed wyjazdem na wakacje wkładam do zamrażarki kubek z monetą. Trik z monetą wydaje się dziwny, ale działa. Zabierz kubek i napełnij go wodą. Włóż go ostrożnie do zamrażarki, żeby woda się z niego nie wylała zamknij zamrażarkę i poczekaj, aż woda zmieni się w lód. Następnie, na zamarzniętej powierzchni, połóż jedną monetę. Nie ma znaczenia, jaka to moneta. Jeśli po powrocie z wakacji pieniążek znajdzie się na dnie naczynia, oznacza to, że była jakaś awaria lub przerwa w dostawie prądu i woda w kubeczku się rozmroziła. Moneta opadła, a następnie zamarzła ponownie. Jeśli moneta nadal będzie na górze, oznacza to, że wszystko było w porządku, a zamrożona żywność nadaje się do spożycia. Gdy nastąpi jakaś awaria, lub przerwa w dostawie prądu podczas naszej nieobecności, żywność się rozmraża, a następnie ponownie zamraża. Czasami wystarczy źle domknąć drzwi. Wszystko, co jest wtedy w zamrażarce, nie nadaje się już do spożycia. Trik z monetą upewnijcie, czy zamrażarka cały czas podczas Twojej nieobecności działała prawidłowo. Umyj tym wnętrze lodówki a już nigdy więcej nie będziesz miał szronu na jej tylnej ścianie. Jeśli w twojej lodówce pojawiają się krople wody i zamieniają się w szron, świadczy to o tym, że urządzenie źle funkcjonuje. Przekłada się to na nieodpowiednie chłodzenie trzymanych w niej produktów spożywczych. Jest wiele powodów, między innymi jest to częste otwieranie lodówki, wtedy przedostaje się do niej zbyt duża ilość ciepła oraz wilgotnego powietrza. Zbyt niska temperatura ustawiona w lodówce również negatywnie wpływa na działanie urządzenia. Skraplająca się woda na ściankach lodówki zamiast spływać zamarza. Kolejnym powodem może być wkładanie do lodówki ciepłego i parującego jeszcze jedzenia. Ostatnim bardzo prawdopodobnym powodem może być również zużyta uszczelka. Bez względu na przyczynę możesz zapobiec tworzeniu się szronu na tylnej ścianie lodówki. Wystarczy rozcieńczyć trzy łyżki octu w litrze wody. Wodą z octem wyczyść lodówkę. Przetarte wnętrze lodówki nie będzie tak szybko zachodziło lodem gdyż ocet nie zamarza w takich temperaturach, jakie w niej występują. Ocet wietrzeje na tyle szybko, że przechowywane w lodówce jedzenie nie przejdzie jego zapachem. Dodatkowo ocet zabija zarodniki pleśni. Jeśli więc jakieś w lodówce się rozwijały, to je zlikwidujesz tym zabiegiem. Dodatkowo po umyciu wnętrza lodówki octem przetrzyj je gliceryną. Gliceryna będzie warstwą ochronną, która także zapobiegnie osadzaniu się lodu w lodówce. Ta substancja również nie zamarza w takich temperaturach, jakie są w lodówce. Regularnie czyść tak lodówkę octem i gliceryną, a zapomnisz o problemie na długo.